Mateusz Kaniowski, MMA.pl, razem ze mną Dominik Dąbrowski i już wszyscy wiemy, skąd ksywa Beton. A niby skąd? Betonowa głowa. Nie, no... Tyle dostać bomb i cały czas stały, wszyscy byli w szoku. No jakoś mówię, no Sławek no, ma mocne uderzenia, natomiast no, w tym ferworze walki adrenalina zrobiła swoje. I bardziej, przyznam, no, odczuwałem te kopnięcia na nogę. W punkt trafiał wielokrotnie. Natomiast tak jak mówiłem już tu wcześniej w wywiadzie, no, noga ta nie odmówiła mi posłuszeństwa, odmówiła druga, którą kopnąłem Sławka na przeproście prosto w łokieć. No i jak noga opadła Przegub? Na... Tak, no i od razu jak postawiłem ją na ziemię, już wiedziałem, że raczej jest po walce, ponieważ nie mogłem za bardzo na niej stanąć. Wtedy Sławek zaczął atakować, no i to już nic nie poradziłem, natomiast no, nie pozwoliłem sobie, żeby odklepać, bo no nie w moim stylu. Ale betonowa głowa jak najbardziej, tyle prawy, które przyjąłeś na głowę, cały czas stałeś, nic nie odczuwałeś? No nie, no czuję się dobrze. No mówię tak, noga mnie boli ta od tych low kicków Sławka. No i po moim kopnięciu niefortunnym w łokieć, to praktycznie zaważyło. No, z głową wszystko w porządku, także do końca wszystko kontrolowałem. Natomiast no, pewnie domyślasz się jak jest, jeśli nie mogę za bardzo stanąć na nodze, a naciera i nawet nie mam jak uciec od Sławka, no to ciężko, no, ciężko coś takiego wygrać i wyjść z tego. Miałem wrażenie, że straciłeś zęby podczas walki. Straciłem zęby? Tak, tylko pytam, bo dwa razy coś wyplułeś, widać było, nie, że coś się zastanawiałem. Pod... piękna ślina. Także zęby mam całe, wszystko jest w porządku, szczęka bardzo dobra, także no, nawet mnie nie bolą zęby, więc nie, to po prostu musiała gdzieś polecieć jakaś ślina. Sławku, nie chciałem cię opluć, żeby była jasność, no, to był przypadek. Cześć, no, ale nie może być też kolorowo, czemu nie było w ogóle prawego prostego? Jeden raz podczas całej walki, mając taką przewagę zasięgu, uderzyłeś prawym prostym. No nie, na pewno chyba z tego co wiem, to nie jeden, bo Sławek nawet mówił, że kilka poczuł tych prawych, nie wiem. No, lewych. To lewy. Lewe cały czas ale działały. Ale wszedł taki jeden, jeden z tego no co pamiętam, o tym mówię. Bo to wiedziałem, że nawet no, Sławek to poczuł, tak? Że siadł, no i sam mi powiedział, mówię po walce, że, no, że mam kopyto w tej prawej ręce. Nie wiem, no słuchaj, wiesz, to się tak teraz mówi. Ja się przygotowałem 2,5 miesiąca do tej walki, nie jestem zawodnikiem zawodowym, bo obrażałbym zawodników prawdziwych, gdybym nazywał siebie zawodnikiem czy fighterem. Uczę się tego, nogi dojdą do stanu używalności, wracam na matę, wracam do stójki. Z Michałem Turyńskim, Paweł Szubart oczywiście poprowadzi mi stójkę. Dziękuję im bardzo za to, że przygotowali mnie na tyle, ile mogli. I tak się dziwię, że zrobili aż tak dużo. No powiem tak, no, no cieszę się, że to nie stało się od razu, że to nie było jakieś, nie wiem, po jednym strzale padłem albo zacząłem odklepywać sam siebie, no bo mówię, raczej taki nie jestem, staram się wszystko robić z charakterem. Natomiast jeśli tutaj miałem wyłączoną nogę, ja już wiedziałem, że ja tu nic nie zrobię. Co nie zmienia faktu, no, no że się nie położyłem, nie leżałem jak Biedronka na plecach, no tylko no, przyjąłem te ciosy, sędzia przerwał, no bo widział, że już nic tutaj nie zrobimy. No, jest jak jest, no, życie. No właśnie, charakteru na pewno nikt ci nie może odmówić, się tylko zastanawiałem, że nie było takich prób u ciebie trzymania tego dystansu, jednak byłeś dużo większy. Lewa ręka działała cały czas, tylko brakowało tego dołożenia tej prawej, bo wydawało się, że trafiasz cały czas tą lewą i brakowało takiej kropki nad i, a Sebastian no, boksersko punktował cały czas. Sławek. No tak, no Sławek, wiadomo, no to jest już, można powiedzieć, doświadczony zawodnik. No jeśli on tam od powiedzmy 2 lat trenuje MMA i ma za sobą 2 walki, więc on też wyciąga wnioski z każdej walki. Pierwszą przegrał niby na punkty, drugą wygrał. No teraz trzecią wygrał też w drugiej rundzie, bo chyba z Michałem Szczerbatym też wygrał w drugiej rundzie, z tego co pamiętam, tylko w parterze. Więc no, on też wyciąga wnioski, też się uczy, doszkala się tak samo pewnie boksersko, więc no, no to nie wiem, no teraz ja mogę, muszę to obejrzeć, ja nie wiem, no. Słyszałem swój narożnik, więc to jest o tyle dobrze, bo Michał mówi, jak będziesz słyszał to, co mówię, to fajnie. Starałem się to robić gdzieś, tylko może zabrakło tej pewności siebie, tego doświadczenia. No to nie wiem, to chyba tyle, no, bo na pewno no, nie było tam żadnego strachu, może za bardzo nie wiedziałem, co zrobić jeszcze, no, no mówię, doświadczenie chyba. A zestresowałeś się walką? Powiem szczerze, no wszyscy się aż dziwili, no bo ja byłem cały wczorajszy dzień, przedwczorajszy, dzisiejszy, zadowolony, uśmiechnięty, starałem się żartować, rozmawialiśmy, ale to nie były żarty przez stres, tylko po prostu ja taki jestem, no nie, poczułem takie coś, jak już zobaczyłem Sławka, widziałem po oczach, że będzie fajna bitka, przynajmniej tak mi się wydawało, to wiedziałem, że no o, żarty się skończyły, czas zacząć robić swoje. No jest jak jest, no to nie ma co kalkulować. No. Ja mówię, wracam, nogi dojdą do siebie, za parę dni, nie wiem czy za tydzień wracam na salę, trenuję dalej, a co dalej będzie to nie wiem, mam tam w planach jeszcze jakieś amatorskie występy w BJJ, w K1,
jeśli, nie wiem, będą jakieś później oferty albo chęci, no to pewnie jeszcze zawalczę, także nie ma z tym problemu. A kiedy byś chciał stoczyć kolejną walkę? Nie wiem, nie planuję tego, mówię, teraz mam akurat przerwę w nagraniach do serialu, no i to też ważny element, może teraz mogę to powiedzieć, że no niestety, ale no nie mogłem prowadzić jakichś mocnych sparingów z przeciwnikami przed tą walką. Wiem, że to jest ogromny minus, bo bez tego czasami ciężko jest wygrać jakąkolwiek walkę. Natomiast do 28 września miałem nagrania do serialu i nie mogłem sobie pozwolić przyjść obity na plan. No bo ponieważ to są, mówię, to są pieniądze, to jest praca innych ludzi. No i to jest mój główny zarobek w życiu, aktorstwo, więc no grałem to tak jak mogłem, tak? No więc, no mówię, żałuję, że nie mogłem posparować dobrze, bo pewnie to by mi dużo dało. Do następnej walki będzie inaczej? No musi być, tylko też muszę trafić w przerwę między nagraniami kolejnych sezonów serialu. Czyli serial jest powyżej MMA? No na razie tak, no jeśli z tego żyję, mam dzieci, żonę, rachunki do opłacenia i wiadomo, no z MMA ciężko jest wyżyć na takim poziomie, jaki reprezentuję póki co. Więc gdybym był jakimś mistrzem jakiejś federacji, to pewnie może i odłożyłbym aktorstwo i został profesjonalnym zawodnikiem takim no, na maksa. No, natomiast w chwili obecnej pozostaje mi tylko, mówię, no robić to w wolnych chwilach. Oczywiście nie mówię o treningach, bo to mogę trenować codziennie. Ja mówię o stricte przygotowaniach mocnych do walki oraz o walce. No bo nie mogę przyjść w środku sezonu obity na plan, no bo ponieważ to jest nieprofesjonalne. Jasne. Dzięki wielkie za wywiad, dzięki za walkę i czekamy na następny. Pozdrawiam wszystkich z MMA.pl.